Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Darmonek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Last of Jedi Knight. Jak powiedziałem w poprzednim odcinku, na dobre zaczęliśmy naszą przygodę na Wosie, udało nam się pokonać Lorda Beldisa, bodajże tak się nazywał, nie jestem tego na 100% pewien. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą przygodę tutaj właśnie na tej planecie. Mamy udać się aktualnie do kapliczki leczenia, odbyć tam pielgrzymkę. Tutaj sobie mamy tego flashpointa. Ja nadal nie sprawdziłem, czy tego flashpointa powinniśmy wykonać. Dlatego wiecie co? Dajcie mi chwilę. Nie mam telefonu pod ręką, także muszę to zrobić na PC-cie. Także od razu na początku tego odcinka zrobimy szybkie cięcie. I ja sobie sprawdzę, co to jest za flashpoint i czy on jest fabularny i czy powinniśmy go teraz wykonać. To może go sobie zrobimy w tym odcinku, bo muszę nagrać dwa odcinki na zapas, dlatego że jutro wyjeżdżam na 2 dni. Także dzisiaj i jutro muszę właśnie filmy dwa nagrać, tak więc być może to jest dobry moment, żeby takiego flashpointa zrobić. No ale to zaraz zobaczymy, dajcie mi chwilę, tylko to sprawdzę. Dobra, moi drodzy, czyli tak, ten flashpoint to nie jest flashpoint fabularny, nie można go zrobić solo. On jest flashpointem tylko grupowym, także go sobie darujemy, ale po Wosie mamy do zrobienia flashpoint Directive 7, także to będziemy musieli o tym pamiętać. A tymczasem udajemy się w takim razie na pielgrzymkę. Pytanie, czy ja mogę sobie to przyspieszyć lekko i użyć taksi. To mam taką nadzieję szczerą. Tak więc podejdźmy sobie tutaj. I tak jest, możemy się tutaj udać do obozu pielgrzymów, i to jest maksymalna odległość, na jaką nas ten wahadłowiec zabierze. Dalej już będziemy musieli iść z buta. Ale to i tak nam ładnie tutaj drogę wymaganą do przejścia przyspieszy. Tak więc czekamy, aż tutaj dojedziemy na miejsce. No i za chwilę będziemy robić zadania, zarówno główne, jak i pewnie jeszcze jakieś poboczniaki się przydarzą. Chociaż akurat tutaj, a nie, będziemy mieć coś do przyjęcia, proszę bardzo. Mamy jakieś zadanie eksploracyjne do ogarnięcia. Tak więc to zobaczymy. Mamy też jeszcze jakąś wiadomość. Yoshuvu, beginning. We came to Tython, Master Delsa. Lessons are harsh but fair. His words sprouts us on. Lord Beldis thought much that was wrong. Okay. We are slow to unlearn, but here we are not lost. We begin. Okay, czyli tutaj ci akolici, upadli, czy nieudani mistycy, rozpoczynają swój trening Jedi, także spoko. A tymczasem zacznijmy od tego, że przyjmiemy sobie zadanie eksploracyjne, ono jest tylko tekstowe, także tutaj za bardzo nie będziemy mieli żadnego dialogu. Mamy jakieś odzyskać części skradzionego łazika. Spoko, zrobimy to jak najbardziej. A tymczasem, które to jest zadanie? Bo aha, jestem tutaj w tym obozie. I co mam zrobić? Skoro jestem w tym obozie, więc. Aha, dobra, tutaj mamy. Też wejść do jakiejś story areny, po prostu mamy chyba lore object, także możemy go sobie podnieść. Dostaniemy trochę expa. Dobra, zacznijmy od tego gościa. Nie wiem, które zadanie jest które, w sensie, które jest związane z naszą klasą, które jest związane z planetą, ale pogadajmy wpierw tym z suwarakiem. Suvarok, I'm interested in taking the path of pilgrimage. Outsiders are not Voss. They do not follow the path. Even the pilgrims cannot follow now. The danger is too great. The path is blocked. The Gormak kill any who enter. Why would the Gormak attack here? War. They strike where they do most harm. The path leads to the Shrine of Healing. Only those who believe may enter. Even mystics walk the path before their trials. The Gormak defile it. I'd be more than willing to clear out the Gormak. It is not enough to spill blood. The Gormak have tainted the path. A Voss must cleanse the shrine. The Gormak will attack. Will you guide a pilgrim? Send the pilgrims with me. I'll keep them safe. The Gormak are predators. Move quickly. Dobrze, czyli będziemy musieli ochronić tutaj pielgrzymów, ale zanim to chodźmy jeszcze do tego namiotu i zobaczmy. Aha, dobra, to jest zadanie Jedi Knighta związane z naszą klasą. Tak więc zobaczmy. I'm here. Ready to enter the Shrine of Healing and stop Lord Fulminus? I cannot. The shrine is forbidden to me. Make the pilgrimage alone. The guardians will open the shrine. If Fulminus seeks to destroy all life on Voss, what if the shrine would help him do that? I do not know. Only those chosen may go to the shrine.
Only the chosen can make the pilgrimage. The mystics have decreed it. I must wait here. You're sworn to protect Valendar, but all these laws and traditions stand in your way. Doesn't that make you angry? We obey the mystics. What if they're wrong? The mystics are never wrong. We've seen what kind of man Lord Fulminus is. Surely you don't think Valendar is right to help him. The mystic is always right. We will speak when you return from the shrine. No, ciężko ją przekonać do tego, że mistycy mogą się mylić, to ewidentne. Dobra, odpalmy tych pielgrzymów, niech idą za nami i będziemy ich ochraniać, bo zakładam, że to o to chodzi, jeżeli tutaj pomedytujemy. Cleanse the Fenged Shrine, tak jest. No dobra, to ruszamy w takim razie, jak mówiłem, na pielgrzymkę. Użyjemy sobie po prostu naszego tutaj speedera i w sumie pójdziemy chyba wpierw do zadania eksploracyjnego. Ono jest dosyć daleko od głównej drogi, co nie jest zbytnio fajne, bo dużo będziemy musieli przejechać. No ale zróbmy to od razu, żeby później gdzieś nie backtrackować, bo to by była jeszcze większa strata czasu. Mam nadzieję, że te kolejne pielgrzymki, kapliczki, nie będą gdzieś w tą stronę też, ale podejrzewam, że nie. Raczej to jest chyba tylko zadanie eksploracyjne, żeby nas w tą część mapy wysłać, ją odkryć. No zaraz zobaczymy. Tu mamy te cztery jakieś części od łazików odzyskać. Także postaramy się to zrobić. Mamy gormaków. Trochę pewnie trzeba będzie z nimi powalczyć. W sumie nie wiem, skąd mam odzyskać te części. Zaraz zobaczymy. Fajnie by było nie walić się w żadną walkę po drodze. I dobra, za chwilę sobie odpalimy stealtha. Myślę, że to już jest dobry moment na stealtha. No i jesteśmy gdzieś w miejscu, gdzie powinniśmy mieć te części. I teraz pytanie, w jaki sposób je znajdujemy. Okej, one po prostu są jako obiekty do interakcji na mapie, spoko. Pytanie, czy damy radę się tam tak dostać, żeby w walkę nie wejść. Podejrzewam, że nie. Albo i tak, okej, idealnie. O, zobaczycie mnie? Nie? To spoko. Dobra. To jedno z głowy. Okej, niestety widzę. Reszta może nie być aż taka fajna. Wiecie co? Dobra. Zróbmy tak. Oj. No dawaj, trzeba to podnieść jeszcze tak fizycznie. Podnieś. I jeszcze jedne są tam. Także chodźmy na pałę, po prostu przebiegnijmy między nimi, podnieśmy co mamy podnieść i za chwilę im po prostu uciekniemy. I tak będzie najsprawniej. Bye bye. Dobra. I to mamy oddać, gdzieś tam daleko chyba, tak? A nie, co ciekawe, w kapliczce. Dobra, czyli to nawet nas prowadzi też dalej oczywiście do kapliczki, tak więc bardzo spoko pod tym względem wyszło. Tak więc kontynuujemy naszą misję główną, tą pielgrzymkę i idziemy oczyścić kolejne kapliczki tutaj na drodze. Myślę, że możemy stealtha wyłączyć i włączyć speeder, trzymać tutaj w miarę drogi i powinno być dosyć bezpiecznie. Nie trafimy tych gormaków, miejmy nadzieję. Oczywiście pewnie będziemy musieli kogoś pokonać przy tej kapliczce, raczej bez tego się nie obędzie, ale zobaczymy, jak to tutaj jeszcze będzie wyglądać. Tak więc dojedźmy do tej pierwszej kapliczki, pewnie pierwszej z jakichś trzech, bo oczywiście ta magiczna liczba designowa, tylko tu widzę, musimy dosyć mocno naokoło przejechać, bo mam tutaj dosyć górzysty teren, co oczywiście ma sens, no bo zwykle jakieś kapliczki są właśnie w takich trochę trudniej dostępnych, bardziej wysoko położonych miejscach. Użyjmy stealtha i tak jest, mamy trochę gormaków do pokonania teoretycznie, a w praktyce to ja mogę zrobić tak, wydaje mi się, i to podziała, tak więc nawet nie będziemy musieli walczyć, spoko. Tak więc tak też zróbmy i spadamy stąd po prostu, ciśniemy do kolejnej kapliczki, która aż tak daleko nie jest, tak więc nie powinno nam to zająć jakoś nie wiadomo jak dużo czasu.
Weźmy już ze stealtha, włączmy speeder i ciśniemy do niej. Pewnie, jak mówię, później zostanie nam gdzieś jeszcze jedna po drodze. Miejmy nadzieję, że tu też będzie dało się tak fajnie zrobić szybko, mijając przeciwników. Chyba tak. Przynajmniej to wygląda, albo i nie. Dobra, ta niestety wymaga walki, ale nawet nie będziemy musieli dalej walczyć, dlatego że możemy zrobić tak. Co z tego, że tamta wosanka medytowała z przeciwnikami na sobie. Okej, dobra, starpa wyjmij, włącz to. I to już powinna być ostatnia kapliczka na drodze. Być może znowu uda się to zrobić bez walki, a jak się nie uda, no to tam zabijemy jedną grupę gormaków. Nie będzie to aż taki wielki wysiłek czy commitment czasowy. Ale chyba uda się to zrobić bez walki. Bo znowu damy radę sobie przejść tutaj na tyły, a jeżeli będę na tyłach... You have followed the path. The shrine may be open to you. Tell Garomo of this. He guards the proving grounds. The shrine is for the mystics. He may deny you. Just watch yourself. The Gormak could come back. We have learned to guard the path. I will inform Suvorok. Good luck, outsider. Okej, okay, cutscenka nam się odpaliła i niestety to oznacza walkę z jakiegoś powodu. Wrzuciło mi tutaj z powrotem, no dobra, trudno. Tak jak myślałem, misja bonusowa nam się przez to odpaliła. No ale nie będziemy jej wykonywać, nie wiem kiedy ona się nam anuluje. Miejmy nadzieję, że jak dotrzemy tutaj do kapliczki, już też jakieś pierwsze zadania eksploracyjne nam się pojawiają. Tak więc chodźmy, przyjmijmy to pierwsze z nich, które jest zaraz tutaj na wejściu. Zobaczymy, co takiego będziemy musieli tutaj zrobić. So curious, like small children. You wish to know Vos history. Is that why you come? To understand? That suits me just fine. Curiosity implies intellect. Out there are writings of mystics past. Find them. Learn from them. When you return, I will share what I can. We have an understanding then. I will show you where to go. Dobra, czyli jakieś zapiski starożytnych mistyków mamy do odnalezienia. To wszystko jest na zewnątrz. Iść to teraz zrobić? A w sumie czemu nie? Zróbmy to od razu. Z tego co pamiętam, to jest w miarę przydatne później, jeżeli to zrobimy szybko. Także chodźmy pojeźdźmy jeszcze. O, drzewko lewituje. Coś tu ewidentnie nie pykło. W każdym razie odpalmy sobie pierwsze te zapiski. Dobra. Także skanujemy to w takim razie datapadem. Tutaj chyba po prostu będziemy mieli tekst. W tej cutscence... Oj. Fuck. Niestety przeminąłem to, niestety. They took the vision, they did not look at the details. They called the vision false, clearly voice was not destroyed. Okej. Okay. Tutaj mamy jakieś kolejne. Since interrupting the train better, we protect our art. Okej. Okay. Czyli zagrożenie ze strony tych właśnie outsiderów. Czyli nas tak naprawdę. Republiki Imperium. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy co ciekawe dwa miejsca, gdzie jest coś właśnie zapisane obok siebie, także idealnie, bo możemy też sobie sprawdzić oba. To też pewnie będzie tylko trochę ściany tekstu. No ale zobaczmy to sobie. Okej. Okay. Też to sobie przeskipujemy, czemu nie. Weapon do, Mystic and Master of Nothing. Okej, to ciekawe. Okej, jakiś Step of Harmony, jakaś esencja i tak dalej. It's my death, my vision screen form, okej. Okay. Ciekawe. I see my own death and I give all that I cherish. I'm boss, I do what must be done. Okej, okay, czyli ktoś miał wizję tego, że musi umrzeć, no i chyba się zabił, jeżeli dobrze zrozumiałem. No cóż, nie jest to zbytnio fajna rzecz, ale cóż. Szukamy kolejnych zapisków. W takim rozrachunku.
Pytanie, gdzie one będą. Gdzieś tutaj zaraz. Strasznie źle poszedłem. To w ogóle gdzieś naokoło kompletnie. Nie tak jak trzeba, okej. Okay. Ale mamy kolejną jakąś starożytną tabliczkę. Tak więc zobaczmy ją. I potem zostaje nam już tylko jedna. Też to sobie przeskipujemy. Mana H. Os. She cost word. Tak mi się wydaje, że to she będzie, ale nie jestem pewien. Vos who killed Vos. Okej. Okay. Only through Vos, war of Vos will survive. Ciekawe. No właśnie, czyli ktoś miał tutaj wizję, że wojna jest potrzebna, no i zrobili wojnę. No świetnie. Jakby to strasznie się wydaje być głupie. Chociaż rzeczywiście no trochę jest to uzasadnione w świecie Gwiezdnych Wojen. No bo rzeczywiście moc jakieś wizje dawać może. No tylko, że wydaje mi się, że to nie jest nigdy takie właśnie set in stone, że tych wizji nie można w jakiś sposób zmienić, ograć czy zinterpretować inaczej, bo one nigdy nie są w 100% jasne. No ale cóż, zobaczymy za chwilę ostatnią tabliczkę. To w ogóle mi się quest powalił, bo to nie jest chyba ten quest, który nam później w jakiś lekki sposób może pomóc. No ale dobra, zobaczmy ostatnią tabliczkę w takim razie. Okej, okay, też to przeskipujemy. Łapelna, The Hated. Okej, okay. Zobaczmy. Okej, okay, przewidział jakąś suszę i głód. Trójka musi przeżyć. Okej, okay, czyli interpretujący dali dla tych trzech ważnych jedzenie zamiast dla ludzi i przez to była wielki głód. Okej. Okay. Ciekawe, czy ona nam podsumuje, ta zleceniodawczyni, nam te wszystkie informacje, bo to musi być historia Vosu jako społeczeństwa, jako planety. Także za chwilę zobaczymy. Ja nie kojarzę za bardzo, żebym kiedykolwiek tego questa robił, jakoś w poprzednich klasach oczywiście nie robiłem zadań eksploracyjnych. Wydaje mi się, że w Dead Knight oryginalnym mogłem to robić, ale tego kompletnie nie pamiętam. W każdym razie, chodźmy, pogadajmy z nią i zobaczmy. I have studied all the writings of the Vos mystics. Your heart grows. Perhaps the Shrine of Healing accepts you. Take this. It may help. Aha, no dobra, czy ja mam za bardzo tego nie podsumuję, mimo że wcześniej mówiła, że nam powie, co wie, ale dobra. Dostaliśmy trochę kredytu, fiksuje mi się coś na ubraniu, co nie jest zbytnio fajne, ale dobra. Tak więc już schodzimy do kapliczki leczenia, chodźmy od razu na lewo, bo tutaj mamy rzeczy do zrobienia. Co ciekawe, tutaj też mamy mission terminal, ale to jest terminal, tak, a nie zadania do przyjęcia. Dobra, tutaj możemy sobie... To. Ok. Pytanie, czy to zadanie heroiczne będzie można przyjąć z innego miejsca? Mam nadzieję, że tak. No zobaczymy. Być może będę o tym pamiętać, być może nie. Na razie, pogadajmy z Garelem Mo. Nie wiem, które to jest zadanie. Wydaje mi się, że to jest zadanie związane z naszą klasą. Tak więc zobaczmy. I was told to inform Garel Mo that the path of pilgrimage has been cleared. That is why I acknowledge you. I guard the proving grounds. The trials lie beyond. A Jedi's limits must always be put to the test. Few Vos survive. Your fate is almost certain. I'll keep my lightsaber ready. You have walked the path. You may enter the proving grounds. Dobra, czyli to jest jednak chyba zadanie związane z planetą, bo będziemy mogli wykonać te próby, czyli... Dobra, zróbmy sobie te próby w tym odcinku. Czemu nie? Od tego zaczniemy. A rzeczy związane z zadaniem, z naszą klasą, zrobimy sobie, myślę, pewnie w kolejnym odcinku, bo raczej nie zdążymy w tym, no ale zobaczymy. Tak więc zróbmy sobie te próby Vosa. Mam nadzieję, że ja zdążę zrobić wszystkie w 10 minut, ale powinno się udać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczymy. One chyba nie są aż takie długie, szczególnie, że mamy stealth, to będziemy mogli sobie dużo przejść. W każdym razie, wejdźmy do pierwszej komnaty, no i zobaczmy. Okej, dobra, jeszcze cutscenki nie mamy. Musimy iść przemedytować przy ołtarzu, tak więc chodźmy, to zróbmy. No i za chwilę rozpoczniemy nasze próby, tak więc użyjmy tego i zobaczmy. Okej,
This war is needless. There is no conflict. You deny the vision of a mystic. Silence! It is not safe here, honored one. The war you foresaw has begun. Albo jednak te rzeczy, które czytaliśmy na tych tabliczkach, będą przydatne, bo tu mamy wspomnianą tą wojnę. I'm not a mystic. I'm not even Voss. Your doubt is poison. The mystic is unwell. Many Voss will die. There should be no doubt. Your vision started this war, honored one. Will you guide us? I'm no mystic, but I can try. We ask only for a mystic's guidance. You saw a bloody civil war between Voss. After the war ended, you saw the Voss flourish. The Voss have split into two sides to do your will. We battle until one side achieves victory. The other dies. The war will lead to peace and prosperity. I'm not so sure about that. The interpreters are certain. We do what is necessary for our future. At what cost? Countless Voss will die. We follow your vision, honored one. Should this war continue? Ogólnie według chyba tych wizji, no to powinniśmy dać yes, ale oczywiście my jako Jedi stwierdzimy, że nie. Whatever I saw, I didn't want it to lead to war. Mystics do not always see good fortune. Stop. You do not belong here. The shrine is for the mystics. Your vision was proven false. Maybe I need to complete the trials first. The trials cannot teach the blind to see. You saw the outsiders destroy Voska. The outsiders are here. Voska thrives. You cannot be a mystic. You must leave. Maybe the vision meant something else. Interpreters can make mistakes. A mystic cannot. I am your escort, honored one. We cannot delay. The mystics have had a vision. The interpreters have chosen you. Your sacrifice will defeat the Gormak. You want me to sacrifice myself to the Gormak? A mystic will die. The Gormak will fall. We do what is necessary for our future. You can't force me to sacrifice myself. You condemn us all. You are not a mystic. You do not understand. A mystic sees. You stumble. You will be purged. A mystic's words have weight. You understand. Move on. Learn to focus. Destroy the source. You are not a mystic. You do not understand. A mystic sees. You stumble. You will be purged. No dokładnie, czyli ogólnie tutaj mechanika tej próby polega na tym, że jeżeli się dobrze odpowie w cudzysłowie na te pytania tych mistyków, to albo się właśnie przechodzi i się nie walczy w ogóle, albo trzeba pokonać bestię. Co nie jest oczywiście zbytnio wyzwaniem, tak więc idziemy dalej, możemy tak naprawdę odpowiadać co chcemy, zgodnie z tym, jak ja uważam, że to jest słusznie. Dobra, jak mówiłem, normalnie tutaj by to zajęło trochę więcej czasu, bo trzeba by walczyć z tymi wszystkimi tutaj bestiami, ale my sobie możemy po prostu przebiec dalej. Także to nie powinien być wielki problem, tak więc dobra, mamy zniszczyć tą bestię tutaj, w tym celu musimy wpierw zniszczyć tutaj jakby jakąś taką tarczę wokół. Z tego co pamiętam, to właśnie po niszczeniu tych rzeczy pojawiają się też przeciwnicy, których trzeba pokonać. Tak więc chodźmy, zróbmy to od razu na szybko. To jest ciekawe, to jest klasa Medic, tak więc podejrzewam, trzeba uważać i w pierwszej kolejności wyciąć. Szczególnie, że mam też tutaj dwie grupy, bo dwa te jakieś kryształy, nie kryształy zniszczyłem. Ale dobra, okej. Okay. Jeszcze ten jeden i został tylko ten jeden tutaj kryształ do zniszczenia, tak więc użyjmy go. Proszę bardzo.
i mamy zmierzyć się z korupcją, czyli właśnie z tym tutaj dużym stworzeniem. Chyba w tym celu mam po prostu podejść do niego? Tak? Nie? Nie wiem. Co mam zrobić, żeby z korupcją się zmierzyć? Aha, dobra. Pierwsze jeszcze muszę pokonać tego tutaj ducha, który też się jeszcze zechciał pojawić. To chyba z tego pierwszego kryształu, który zniszczyłem. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz on się nam tutaj pojawił. Ale dobra, na szybko pokonajmy tego dużego przeciwnika, już nawet nie będę odpalać chyba heroika, bo trochę nie ma sensu większość życia i tak mu już zjechałem zwykłymi atakami. I tak też się kończy nasza druga próba, tak więc ruszamy dalej. Znowu mijając tych pobocznych, że tak powiem, przeciwników. Za chwilę czeka nas trzecia próba. Tutaj mamy oczywiście też to zdanie bonusowe, ale nie będziemy go robić, nie chce mi się. Za dużo tych przeciwników, aż 20 bym musiał pokonać. A tak to sobie po prostu przesprintujemy i przejdziemy do kolejnej komnaty. Tak więc zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Speak to the wounded voice. Okej, dobra, tak więc zobaczmy. We are dying. A mystic must heal those in need. Tell me what happened here. Keep balance. Take lives to save ours. I'm afraid you lost me there. Dobra, wybaczcie jeszcze to cięcie, ale musiałem sobie jedną skałę wydmuchać. Dobra, tak więc cóż, lecimy. W takim razie mamy użyć tych tutaj ołtarzy, podpalić je. Pyre to bardziej palenisko, dzieli ołtarz. I będą z nich wychodzić jakieś bestyjki do pokonania. Tak więc od razu sobie się nimi zajmijmy na szybko. To też nam zrobi teoretycznie progres do zadania bonusowego. Co jest nawet ok. Ale i tak wątpię, że je zrobimy. W każdym razie podpalamy kolejne palenisko. Ok. I lecimy z kolejnymi bestiami, które też się pojawiły. To nam generalnie ładuje ten holokron, który tam gdzieś leży na środku. Nie wiem, czy go teraz zobaczę tam. No i mamy go teoretycznie użyć, żeby właśnie tam tych rannych wosan uratować. Tak więc miejmy nadzieję, że to się nam uda. Ok. I jeszcze jedno palenisko. Nawet będziemy w połowie tego zdania bonusowego, to ciekawe. No ale to podejrzewam, musiałbym te bestie, które były po drodze, zabijać, żeby mieć szansę to zrobić. Tak więc sobie darujemy to zadanie, nie będziemy go gdzieś tam dalej kończyć. Mimo że całkiem sporo progresu zrobiłem, no ale to tak jak jest taki progres trochę wymuszony przez to, jak zadania wyglądają. Dobra, tak więc użyjmy tego. No dobra, czyli to była trzecia, wydaje mi się, że przedostatnia próba, została nam ostatnia, właśnie czwarta. Tak więc chodźmy. Jak mówiłem, no być może gdybym pozabijał tych przeciwników, to bym zrobił nawet tą misję bonusową, ale walić to. Nie będziemy na to tracić czasu. Tym bardziej, że już mamy praktycznie pół godziny, tak więc trzeba by raczej zbliżać się ku końcowi tego odcinka. Ale chciałbym w tym odcinku te próby dokończyć, żeby nie robić żadnego cliffhangera czy coś. Pytanie, czy dam radę tutaj wejść bez walki, bo nie wiem, czy przypadkiem otwarcie tych drzwi mnie ze stealtha nie wychodzi. Jeszcze jakbym mógł kliknąć na drzwi, to by było fajnie! Kurwa, jego mać. Nie wiem, dlaczego jakoś ten Rajka zrobiła przeciwnika. Tak więc jeszcze przez przypadek tutaj walkę się wywaliłem. Ale dobra. Udało się. No, come on. I zobaczmy. Mamy porozmawiać z kimś tutaj na środku. Niejaki Jorda. No dobra, tak więc chodźmy, zagadajmy z nim. No i zobaczmy, na czym będzie polegać ostatnia próba. You surprise us, outsider. You are not a mystic. Still, you persist. The trials are sacred. Failure would be disrespectful. You may still fail. Only a mystic knows what comes. They protect Voss. The mystics face our enemy. They become worthy. The Voss are neutral.
Who are your enemies? Gormak. No dobra, także mamy pokonać wojownika Gormaków. Nic skomplikowanego, możemy sobie odpalić od razu heroika i użyć na nim naszych tutaj potężniejszych ataków po prostu na szybko. I to powinno go całkiem ładnie załatwić, tak jest. Dobra. Coś jeszcze? Najwidoczniej nie, idziemy dalej. Tylko tak, zaraz, bo tutaj z wyjściem stąd były jakieś takie dziwne jaje. Tu trzeba wejść na górę, z tego co pamiętam, żeby się stąd wydostać, tak więc wejdźmy na górę. Po tych schodkach tutaj, bo mamy wyjście tu, tak jest. Ja pamiętam, chyba za pierwszym razem jak to robiłem, strasznie się tutaj pogubiłem i nie mogłem znaleźć wyjścia gdzieś tam na dole. Próbowałem skakać, nie wiadomo co robić, bo nie zauważyłem, że to się da wejść na górę, że tu są schody. Na szczęście teraz już to pamiętam, tak więc to nie jest problem. Możemy sobie dzięki temu wejść do komnaty wizji w tym momencie, bo udało nam się te próby ukończyć. Tak więc otwórzmy, no i zobaczmy. Okej, także jesteśmy na miejscu. Tutaj już raczej powinno być bezpiecznie, mamy Vosan. Wydaje mi się, że tędy jest przejście do tej kapliczki, tak więc chodźmy, wejdźmy jeszcze do niej, użyjmy sobie, no i otrzymajmy jakąś wizję, zobaczymy jak ona będzie wyglądać, bo w sumie to nie pamiętam jak ona wygląda dla Jedi Knighta, a to może być całkiem ciekawe. Tak więc dobra, pomedytujmy tutaj i zobaczmy. You have done well. I'm Jorda. I observe potentials. The trials are perilous. Few survive. I tried to think like a mystic. Outsider logic. Mystic's response. Seers, healers, guides, no trial can prepare them. One much like a mystic now protects the Voss. The trials end here. So what do you see happening next? Some mystics see, others feel. Trials have given you insight, a vision. I thought only mystics could have visions. A mystic will see. The vision is yours. These ancient tablets guide a mystic's thoughts. Meditate, focus. You will find what you seek. Clear your mind. Focus. You harness immense power, but you lack the purity of will to direct it. I will not be contained. I cannot be redeemed. Death is all that remains, and you will not kill me. I still believe in Master Tal Braga's mission. I will lead you to the light side. That path ends only with destruction. The vision has ended. There is no more. Can I do anything to change what I saw? Nothing can stop what comes. Our visions are certain. We choose our response. The trials have ended. Farewell, outsider. No dokładnie, czyli mieliśmy po prostu małą rozmowę z Imperatorem, która w sumie nic nowego do tego nie wniosła, no ale cóż. Tak czy jak w tym odcinku to było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.